Aniołowie są istotami różnymi od ludzi. Należą do stworzeń Bożych i dlatego są nam tak bliscy. Zaliczamy ich do świętych pańskich. W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię Mikael znaczy „któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom. W Piśmie Świętym 5 razy jest mowa o Michale. W Księdze Daniela jest nazwany jednym z przedniejszych książąt nieba oraz obrońcą ludu izraelskiego. Święty Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem. Święty Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci. Święty Paweł Apostoł również o nim wspomina. Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie świętego Michała akcentują księgi apokryficzne, księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów. Uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w księdze Daniela. W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów. W drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednie Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię Gabriel znaczy tyle, co mąż Boży albo wojownik Boży. W tradycji chrześcijańskiej przynosi dobrą nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi, zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem świętej rodziny. Przychodził w snach do Józefa. Miał być aniołem pocieszenia w ogrójcu oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa i przy Jego wniebowstąpieniu. Niemal wszystkie obrządki w kościele, uroczystość świętego Gabriela, mają w swojej liturgii tuż przed albo tuż po uroczystości zwiastowania. Rafał przedstawił się w księdze Tobiasza, iż jest jednym z 7 aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat pański. Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi, wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii, swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód. Przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza Bóg uleczył. Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które 7 archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei i w Rzymie zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie Świętym. W VII wieku istniał już w Wenecji kościół ku czci świętego Rafała. W tym samym wieku miasto Cordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem. Święty Rafał Archanioł ukazuje dobroć opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór anioła stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy. Módlmy się. Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom. Spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste, exaudi lux, Chryste, exaudi lux, Kyrie.